Dzień dobry, Woodstock. Znaczy, witam na kanale Hunty, ale jestem po Woodstocku, słuchajcie, już. I wybaczcie, że w ostatnich trzech filmach z Far Cry'a faktycznie ktoś zauważył, że były obniżone ustawienia graficzne, z tego zaś względu, że... przed samym wyjazdem, słuchajcie, wiecie, robiłem dużo rzeczy naraz, typu tutaj ogarniałem w mieszkaniu, coś mi się renderowało i tak dalej, no i siedziałem i robiłem sobie te misje poboczne, które tutaj mamy w Far Cry'u, podczas renderowania innych filmów, dlatego też postanowiłem obniżyć sobie ustawienia graficzne w grze, po to, żeby, wiecie, mniej zżerało mi kompa. No i oczywiście o tym zapomniałem. No i kurczę, tak już po prostu później zostało, ale teraz z powrotem wróciłem na wysoką jakość i chyba jest ok. Włączymy sobie jeszcze V-Synka. Dobra. Ok. I to teraz tak, słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że porobiłem sporo dodatkowych rzeczy, więc jeżeli chodzi o te zadania i czynności, no to jak widzicie, tutaj sporo mamy porobione. Absolutnie nie ruszyłem dalej tematu Kiriati Films i spróbujemy się dzisiaj tym zająć. Zdobyłem wszystkie dzwonnice i zdobyłem wszystkie strażnice, dlatego, o proszę bardzo, tak jest. Jedyne co, no to został Fort Pagana, no na razie wiadomo, się za to nie zabieram. To jest to. Kolejną rzeczą jest to, że zebrałem, słuchajcie, wszystkie dzienniki Mohana Gale'a, czy tam Mohana Gale. Wszystkie oczywiście oprócz jednego, dlatego że ten 20 dziennik zdobywa się podczas misji fabularnej gdzieś. No i tak wygląda, no, 68% prawie. Więc to nam zostało. Aha, i oczywiście zostały nam jeszcze dwie rzeczy do wytworzenia. Torba na materiały wybuchowe i plecak większy. To też się tym zajmiemy. O, proszę bardzo, jak ładnie. Tutaj mamy kiriacki tydzień mody akurat, więc od razu się tam udamy do tego miejsca. Zrobimy sobie najpierw test kiriacki. Jak widzicie, wyekwipowałem sobie tą piłę, bo faktycznie jest to... No, jest to OP broń. To jest masakra. Po prostu popatrzcie, jak to kosi. O, i popatrzcie, ile to ma w ogóle pocisków z magazynku. O, zobaczycie, proszę bardzo. Starczy przejechać po kimś i wszystko umiera. To jest wciul OP broń, dlatego używać tego nie będziemy jakoś fabularnie później, ale na razie się tym możemy pobawić. Zobaczcie, że tu mamy, no właśnie, coś takiego. No, weźmy sobie ten samochód w takim razie. Dobra, weźmy sobie najpierw oznaczymy. A, w sumie jedziemy totalnie na wprost, także ciężko będzie się zgubić. Lampka nam, widzę, miga, dlatego że chyba troszeczkę uszkodziłem silnik. Ale walić to. Myślałem, że ten szyfon dalej mówi, a to jest już ten radiowiec, robi Rayrana. No nic, więc sobie tak, na razie wyekwipowałem tą piłę, no tak po prostu. Okej, chyba zrobimy to w ten sposób. O, idealnie, zaparkujemy w strumyku. Wziąłem sobie inną snajperkę, tą Z93 i faktycznie ona rozpierdala wszystko na strzała, więc jest genialna. Wróciłem do tego karabinku, bez tłumika, ale może być, no i autokusza. Tutaj bez zmian. I zobaczmy tak, co my tutaj mamy. Strzelby musimy użyć. Dobra, to kistą piłą, nie? Bo to w sumie tak tylko sobie wziąłem. Upoluj białe widmo ze strzelby i musimy iść gdzieś w górę. Tylko problem polega na tym, że ja nie mam w ogóle czerwonych kwiatków, bo chyba przez przypadek sprzedałem wszystkie. Więc fajnie będzie je pozbierać, bo nie mam absolutnie tych miksturek. Na śledzenie zwierzątek. Znowu jak wcześniej był problem z niebieskimi, tak teraz przez przypadek sprzedałem czerwone i wszystko się ma. To jeszcze nie jest ten, tak by the way, ale tak można było pozabijać. Dobra, oprawimy sobie gnojka. Teraz gdzieś do przodu. O właśnie, tutaj mamy... Okej, ktoś jeszcze wołał pomoc. Następny miździwiedź.
No ty, chuju niedźwiedzi tu. Wow, tu się przycięło na chwilę. Aha, podłączony nowy pad, jest Marian. Tu się coś dzieje niestety z tym padem. Najlepiej byłoby mieć taki, wiecie, adapter Bluetooth, żeby po prostu mi się... O, nawet wilka zabiło. Wytworzymy sobie te miksturki. Weźmy jedną. Zawsze coś więcej będziemy widzieć. Dobra, tam widzę miśka. Okej. No to jest chyba jedyny miździwieć tutaj. O właśnie, jest biały. Siema. No i teraz musimy, kurwa, przeładować. Au. O ty gnoju. Nie wiem, dlaczego mi się kusza wybrała. Tak. Ty chuju niedźwiedziu, ty kurde. Gdzie on się próbuje wspiąć? Gamoń. Dobra, w łeb mu w takim razie. Aj, proszę bardzo. Misik załatwiony. Pewnie będziemy mieli tam torby na materiały wybuchowe dzięki temu. Tak przypuszczam. Jej, skóra białego widma. Szlak nie to, zaraz sobie zobaczymy. Wytwarzanie przedmiotów. Plecak jednak, a tutaj mamy co? Skóra gruboskóra, no więc potrzebna. No dobra, no to mamy teraz większy plecak. W ogóle mamy 41 punktów, które możemy tu wpakować, ale no to po co nam to w ogóle... Ach, nie wiem, no w każdym razie tutaj trzeba osiągnąć drugą rangę na arenie, ale w sumie nie chcemy się iść na arenę. A tutaj mamy takie zadanie właśnie, zadanie z tego Creative Films. Muszę wziąć przynajmniej udział w jednym zadaniu i spróbujemy sobie to zrobić. Właśnie, może dzisiaj, no dzisiaj. Bo dzisiaj zrobimy jeszcze taki odcinek z takich dodatkowych pierdół. A później już ciśniemy fabułę. A nie, wiem, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Chcę te pierdoły dzisiaj zacząć i zacząć też motyw z Shangri-La, dlatego że tych tanek nie mamy pozbieranych, a chcę to zakończyć przed po prostu końcem kampanii, z tego względu, że po prostu jak chcę skończyć kampanię, to wtedy się skończymy serię, nie? Zobaczmy sobie na mapkę, gdzie tutaj mamy jeszcze ten jeszcze jeden kiriacki tydzień mody. Tu nie. Gdzież to jest? Na pewno gdzieś jest. No tak już nic nie widać. O, na tej... W ten sposób widać. No przydałoby się teraz powyłączać po prostu wszystko. I zobaczyć, co nam wyjdzie, nie? Arena... No, wszystko powyłączamy. Da się... O, właśnie, to przede wszystkim. Powyłączać. Nie wpagana, arena, dobra. O, tutaj są jeszcze inne te. Polowanie, o, i to sobie zostawimy. I teraz powinniśmy to, kurwa, znaleźć łatwo, nie? Coś jest jakiś, kurde, ten problem, ten teren, bo mimo tego, chociaż, no bo nie mam wszystkich map na pewno wykupionych, to przede wszystkim, ale, no kurwa, no przecież misje się nie na mapach pokazują, nie, chyba mapy nie odblokują mi misji, nie? Nie wiem, dobra, czekajcie chwileczkę, no spróbujmy z ciekawości, no zostały mi dosłownie 3 mapy do kupienia. Łupy północnego Kriatu, łupy centralnego, maski północno-wschodniego, no ale to są maski, łupy, koniec, no w sumie, no dobra, no to mam wykupione wszystkie mapy już, tak, więcej, a nie, tu jest jeszcze coś, 120 tysięcy, dobra, ciul tam, że tej kasy się tu zdobywa. No i teraz, jak wejdę na mapę, no wiecie, no misje się raczej nie pojawią, więc ciężko mi teraz kminić, dlaczego tego nie ma. Myślę, że to wszystko zrobimy. No przypuszczalnie musimy coś jeszcze zrobić. Nie wiem, może dopiero po skończeniu gry się pojawia, trochę bez sensu to by było, no ale nie wiem, może tak być. Albo po jakiejś tance, no chyba nie. Dobra, to czekajcie, ja sobie jeszcze raz włączę te filtry i spróbujemy zrobić to, co mówiłem. Czyli tymi innymi rzeczami się spróbujemy teraz zająć. A włączmy sobie wszystko. Może być tak. No właśnie. I teraz zobaczmy to całe Kiriati Films. Gdzie to może być? To są strażnice wszystko. Strażnice. To powinno być oznaczone na...
No właśnie takimi heksami niebieskimi, nie? Nie, kurwa, gdzie to jest? W ogóle jak to jest oznaczone? O, tutaj coś jest, widzę. W wiosce Banapur, czyli w pierwszym miejscu w ogóle w grze. No, prawie pierwszym. Pierwszy to w sumie był ten House of Pain, jak to się tak nazywało? Coś takiego, nie? Czy miasto bólu, czy dom bólu? Zmienimy sobie tylko na razie tą broń. Bo mi wyekwipowało inną teraz. Drapieżnik, piła, o właśnie. Tu sobie tak zrobimy. No i chodźmy zobaczyć, o co chodzi. Znaczy przypuszczam, no to są jakieś tam wyścigi. Przypuszczalnie są jakieś dwa typy tego, bo... Przypuszczalnie to teraz dopiero będę z kimś tylko gadał, że to takie coś jest, nie? I to będzie cała pierwsza misja. Sharma Salsa, founder, CEO, and owner of Karate International Association of Films, Karate Film Directors, and the Actors Guild of Kirat. Pleased to meet you, darling. Rozumiem. I'm AJ. Czemu posowała go w rękę? Właściwie w rękawice. It isn't every day you meet such a stunning young man. Why, you remind me of the late, great... Czy ona słucha sobie jakieś ścieżki dźwiękowe z jakiegoś pornola? Same wygląda jak podstarzała aktorka porno. No właśnie widzę, że to było bardzo dawno temu. Epic wipeouts. You're doing that for free right now anyway, right, sweetheart? All I need you to do is film yourself on a few races I've set. To jest kamera. I'll produce. We'll upload the final product and then watch the money roll in. Ona powiedziała GoPro. Myślałem, że to jest jakiś slogan, ale to chyba chodzi o kamerę GoPro, tylko sparafrazowaną w tym momencie. GoPro na GoPro. No okej, niech będzie, okej. To są teraz są aktywności dla Kiriat Films. No właśnie, o to chodziło. I mamy przeżycie oraz wyścig. Spróbujmy od tego wyścigu zacząć, bo to tak jakoś wydaje się być troszeczkę prostsze. Nie no, fajny motyw, bo ogólnie, no szczerze mówiąc, taki Kiriat byłby rajem dla miłośników takich ekstremalnych, mocnych wrażeń. Właśnie jak jakieś takie skoki z urwisk i tak dalej. I tak cały czas, no jak sama zresztą przyznała, i tak cały czas kurwa gdzieś skaczemy, latamy i tak dalej. Okej, Creative Films wyścigi. Tutaj chodzi wyłącznie o prędkość. Dojedziesz do mety w pięknym stylu tak szybko jak możesz, nie pomijając żadnego punktu kontrolnego, i mniej czasu zajmie ci dotarcie do mety, tym większą zgarniesz wygraną. Okej. Tutaj mamy w sumie niewielki przedział, bo mamy od minuty 30 do minuty 20 musimy się zmieścić. Aha, ja mam taką do kapelusika jakiegoś przyczepioną. Dobra. No to ciśniemy. O Jezus Maria, to byli jeszcze źli, ale nie mamy na nich czasu. Jakie kurde fajne okręgi, strasznie mi się to podoba. I to sobie tak lata, taki dziabąg i rozsyła tą światło. Bardzo fajne. Mam wrażenie, że trochę wolny jest ten quad. Na razie jest kurwa prosto w ciul. Nie powinno być większego problemu. Zobaczymy, czy faktycznie się uda, no bo... No nie wiem, trasa jest banalna. Może to faktycznie trafi na jakiś mega prosty wyścig. Wystarczy w nic nie walnąć i będzie git, nie? 19, 20... O kurwa, no właśnie o tym mówiłem, nie? Wystarczy w nic nie walnąć. Ja pierdzielę, no i jeden po prostu, jeden jedyny malutki, kurde, taki pyci błędzik i już jesteśmy w dupalu. I... no i dupa. A już nam za chwilę minie minuta 20. No już nam hajs nie jest jakoś tam ważny dla nas, bo już praktycznie wszystko mam pokupowane, co bym chciał. O, szlak! No i po prostu na totalnym niefarcie. No, brakło mi 2 sekund chyba.
No już trudno. No to mamy, no, 1,21,6. No, 1,5 sekundy. Dobra, nieważne, może tak być. W każdym razie zrobione coś tam mamy. Zobaczmy. Okej, okay, i cofnęło mnie tutaj, bardzo fajnie. Umiejętności mi pokaż. O, i w końcu odblokowała się eliminacja pojazd. Zrównaj się z wrogim pojazdem, naciśnij R3, by zabić kierowcę oraz pasażera poprzez przedniego siedzenia. Nieźle. I tutaj mamy jeszcze inne. Wyeliminuj kilku wrogów w sekwencji, rozpocząłem eliminację. Dobra, i no właśnie, te serie są spoko. Dobra, to tu już mamy wszystko w Tygrysie wykupione, no i nam zostaje tylko słoń. Tyle, że tutaj, słuchajcie, te cztery właściwie ostatnie, jak tutaj zrobimy, to też będzie. To są po prostu jakieś przedłużanie działania tych mikstur, a tutaj jest premie do karmy. I po prostu to możemy sobie po 10 razy powykupować, wszystko kosztuje po 1. Więc nawet mogę sobie teraz ponakurwiać po prostu tym. No będzie po prostu bardzo irytujące, bo strasznie dużo ekranów ładowania. No i dostajemy 50% karmy więcej, nie? No i tyle. No i tak można się, kurde, bawić. Także tych punktów to ja mam od ciula. A i tak z mikstur właściwie rzadko korzystam. Znaczy poza tą łowiecką to korzystam bardzo rzadko. Dobra, dalej mamy... mamy to drugie, czyli przeżycie. Tu mamy jakieś przeżycie. Zacznijmy od tych tutaj najbliżej tego początkowego miasta. Dzięki temu przypuszczam, że będą dosyć proste. Tu się wychodzi, tutaj. Zobaczymy, co w tym przeżyciu chodzi. No pewnie będziemy się ścigać różnymi, słuchajcie, pojazdami. No tutaj nie ma różnicy. Widać, że ten wyścig to robota Charmy Salsy. Przejeżdżać przez punkty kontrolne albo otrzymywać dodatkowe 5 sekund i zmieniać pojazdy w trakcie wyścigu. Wielka stawka to wielka nagroda. Charma liczy na to, że ma ją jak w banku. Aha, i musimy w 30 sekund dojechać? Tylko... A nie, przepraszam, czyli mamy 30 sekund. I za każdy punkt kontrolny dostajemy po 5 sekund, więc musimy być bardzo szybcy. I dzięki temu... Okej, okay, start. Idziemy szybcy i możemy później zmieniać pojazdy, jakby co, nie? To jest całkiem spoko. To nie, jak to jest zaplanowane, no na razie... Czas, co zdobędę, to mi... Zmień pojazd. A, czyli to nie jest takie gdzieś tam coś tam chuj ci w dupę, tylko po prostu konkretnie. No dobra, to już się robi bardziej ciekawe, że jest to tak mniej więcej zaplanowane, a nie takie wymyśl se, bo to jest kurwa najgorsze wtedy, jak... Po prostu to zniechęca, strasznie zniechęca do robienia tego typu aktywności, jak masz sobie, nie wiem, coś tam znaleźć i zrobić na farcie, że się uda. Bo ktoś tam coś wymyślił, jakiś skrypt zrobił, ale ten skrypt łatwo ominąć i dupa, nie? Chyba mogłem nie jechać przez tą górkę, bo to mi gówno dało. Okej, okay, problemu nie ma, widzę. Przejechałem. Nawet się zdążył zatrzymać, nieźle. No i super, no i mamy... Mamy hajsiwo, koniec. Nie ma tutaj żadnego systemu... różnych tych różnych nagród, tylko jest jedna. Okej, okay. Aha, i to są aktywności, które możemy w kółko powtarzać, dzięki czemu, chociaż nie, tam możemy w kółko powtarzać, a tej z wyścigiem tutaj, co była, to już nie ma. Nie, ona była tu chyba. A ciul wie. Czekajcie, no i, ale w postępie się pokazują, nie? No właśnie, tutaj jedno to. Dobra, walić to, słuchajcie. Możemy w takim razie spróbować się zająć tym. Mamy tutaj tankę Shangri-La. Spróbujemy się tam jakoś dostać. Czy się to trzeba będzie tutaj przelecieć. I zrobimy sobie ten motyw z Shangri-La. Mamy 3 misje, więc przypuszczalnie ten odcinek i następny. Poświęcimy na to Shangri-La i możemy się zabierać za fabułę. 4 misje i kończymy grę. No, także troszkę trzeba będzie połazić, niestety. Powspinać się, żeby do tych tanek dojść. A, tutaj jest. No, ale tak wiecie, no pomału się zastanawiam, co dalej na kanale, bo szczerze mówiąc, chciałbym się zająć właśnie, tak jak mówiłem, tymi grami, które, no ponadrabiać te gry, które będą miały kontynuację w tym roku, a wychodzi tego sporo. Nie wiem, czy uda mi się ograć te wszystkie inne gry. Przypuszczam, że pewnie nie, ale z drugiej strony jest to powód, żeby ponadrabiać te które już mam. Te, które, no... Kurczę.
Te, które... O, shit, dobra. Te, które powychodziły, a nie miałem czasu w nie zagrać. Czyli tak jak mówię, na przykład Wolfenstein pierwszy, czy właśnie Dishonored drugie, Far Cry 4 teraz, którego kończę i w sumie Far Crya Primala też mam. Primala też mam, to znaczy mam dostęp na Assassin's Creed Unity. Też dostałem od was dostęp do tego. Shadow of Mordor, którego mam, w sensie już ja mam prywatnie i ten, tego Wolfensteina tak samo mam. Także to bardzo chętnie sobie pogram. I tak właśnie się zastanawiam, czy tego Shadow of Mordor nie odpalić, dlatego że ja już grałem w tą grę, ona jest bardzo przyjemna do grania. Chyba źle coś idę. Ona jest naprawdę bardzo przyjemna do grania. Natomiast ja już grałem i napotkałem taki problem, że grałem na pirackiej wersji. Tak, wiem, przykro mi, przepraszam, przyznaję się, bez bicia. Grałem na pirackiej wersji i po prostu jedna misja, główna, fabularna misja była zbugowana i nie dało się, po prostu ukończyć. Po prostu po pewnym, słuchajcie, chyba jakoś bardzo dziwnie idę. Nie podoba mi się to w ciul. Po pewnej cutscence gra się po prostu zacinała i nie dało się nic zrobić. Dobra, chyba tutaj źle jakoś poszedłem, bo tutaj się nie trzeba było wspinać do samej góry, tylko iść tędy. No, więc myślę, żeby zrobić tego Shadow of Mordor i po prostu sobie, słuchajcie, zrobić to na tej zasadzie, że zrobię... Bardzo ładnie przejebałem. Zrobię samą fabułę. O, siema chłopaki. Pobawimy się troszeczkę. Dobra. Czek, tu się z kimś ktoś szczylo. Nie, gdzieś na zewnątrz. Ale chyba u góry nawet. Dobra, jebać to. Przypuszczam, że to tędy się wchodzi. Możemy sobie zrobić właśnie w ten sposób i... O. Tutaj nam coś wyznaczyło. Przy okazji jest tu gdzieś też maska. Nie wiem, czy to nie jest ta maska. A, szlak. I tak zgasło, i tak zgasło. Ale dobra, mamy tu tankę. Pytanie, gdzie jest maska? Tu słyszę mocno. Ale to tanka się tak odzywa. A ja chcę jeszcze tego... tą cholerną maskę rozwalić. Patrzę, czy nie ma gdzieś jej tutaj. Bo jak wiecie, jak nie rozwalę tej maski teraz, to później już będzie dupa. Okej, tu mi się pokazuje jedno. Ale ja mam tą maskę. Tu mi pokazuje, wiecie, to od razu anuluję, dlatego że już jest to w zasięgu wzroku. Nie chcę tego. Ja chcę tą maskę cholerną, no. Nie pokazuje mi tylko tankę. Ale głupie gówno. Tam może coś być. Pewnie tak. Tylko jak się tam dostać, kurwa? Nie wiem, dobra. Ciul, walić te maski, bo to i tak mi są niepotrzebne do niczego. Ciśniemy na tankę. No, dawaj użyj, nie przeładowuj. Znowu do Shangri-La. No i zobaczymy. Też przydałoby się przed zrobieniem fabuły dalej, przydałoby mi się, żebym przeczytał te wszystkie dzienniki Mohana Gale'a i zobaczył, o co tam chodzi, bo tak pozbierałem wszystkie, ale ani jednego nie przeczytałem, a przypuszczam, że tam coś jest do czytania, bo całą historię naszych rodziców można sobie wyczytać. Przypuszczalnie z tych dzienników taką najbardziej najbardziej true, niekoniecznie patrząc na to, co tam Willis czy Pagan mówili. No i dobra, znowu tutaj jesteśmy. Naszego koleżkę mamy, bardzo fajnie. Małpki jakieś tu są. Okej, jest jakiś portal czy coś?
Czy tak mnie podrzuci po prostu? W sumie już tam na górę się mamy niby dostać. Jej, hurra! Wleć w prąd znoszący, wlecieć do góry. Ui, możemy latać! Jest to bardzo ciekawe, bo... Oh shit! Lądowanie. Aha, tak po prostu jestem badassem i wylądowałem, co? O, mamy tutaj też koleżkę takiego. Jakąś... coś ma na ten, jakąś kostkę na to. Aha, lepszy chwyt będzie, tak? Jebaństwo strzały, kurde, przywołało. Teraz co, mogę z wielu strzał naraz ten? Strzały rozpryskowe. Naciśnij R2, by oddać salwę o dużym rozrzucie. Przytrzymaj, aby oddać salwę skoncentrowaną. Aha, czyli teraz będę napierdalał z wielu naraz. Tak, tak, tak z tego wynika. Dobra, no to idziemy dalej. No, więc tak myślę, że ten Shadow of Mordor byłby... Okej. Okay. Czemu to kurwa wybuchło? Chyba te ciała tych wilków powybuchały. I 5 naraz, kurde, gnoja. Aha, jego i tak muszę eliminacją. Dawaj, nie gaź ognia, kurwa, eliminuj gnoja. Co za kutas, no. A przylecz się troszeczkę. Rękę sobie nastawimy. Okej, okay, fajnie, no możemy teraz paru naraz zabijać. Teraz też miałem serię już odpaloną, nie wiem czy to kwestia... No nieważne, dobra, przechodzimy przez portal, idziemy dalej. Shadow of Mordor, no myślę, że to by było spoko na kanał. Dostałem też kody do dwóch gier, które sobie będziemy ogrywać. Jakby co? Okej. Tu ktoś jest, ale go nie widać, kurwa. O, te psy wybuchają, no te. Tam coś, ktoś jeszcze... Oh shit. Eliminacja, gnoja. Oh fuck, ktoś coś tu napierdala czymś to mocno. Coś wybuchło, nastaw se palec. O, te psy wybuchają. Cholera jasna, no, z nimi. Coś tu, kurwa, jeszcze gdzieś jest. Gin, kuźwa, no. Ja pierdo... No, kurwa, właśnie się leczę. Co za gówno. Właśnie, kurczę, słuchajcie, gadałem z T-Voltem ostatni. Mówi, że, kurwa, tam jest coś takiego, że jest nagle przeskok trudności w tych Shangri-La, tak? Po prostu w chuj jest przeskok trudności. Tym się nie przejmujcie, że tam nowy pad podłączony. Cały czas jest ten sam, tylko kabel się jakby na ułamek sekundy rozłącza. Przejebane, bo łatwo tutaj szybko stracić wszystkie strzały w sumie. Okej, okay, powybuchało. Tam jest gnojek. Się odbijają, kurwa, rykoszetem. Chyba tu coś pokazuje, że ktoś jest, nie ma, nie wiem. No dobra, one wybuchają w ten sposób. A gin, cholero jedna. Mam wrażenie, że te strzały teraz się zrobiły jakieś takie słabsze troszeczkę. Dobra, wylecz się. O, tu mamy jeszcze jednego wojownika. Zwiększymy sobie życie. Dobra.
Tu mi kogoś cały czas kurwa pokazuje i to jest strasznie irytujące, bo tu nikogo nie ma. Nic, chyba zacznijmy troszkę bardziej rushować, bo stawanie w jednym miejscu gówno mi daje. I znowu będziemy latać. We I'm the Superman. Shit, do góry. Kurwa, troszkę się tu zapierdziela, bardziej jak w tym stroju, w tym kombinezonie mam wrażenie. I jeszcze wyżej. I jeszcze wyżej. Jebać w ogóle chodzenie tu po cichu, bez sensu. No, tak się oznaczało. No właśnie, kurde, cały czas klikam L1 i gówno mi to daje. Sobie tu przejdę troszeczkę dołem. O, chuj. Jednak już o mnie wiedzą, co? No, trudno. Ja nie kliknąłem właśnie eliminacji, no cholera jasna z wami, no. Dobra. A ty gnoju. No, tutaj tego wyeliminujemy. Podleczymy się troszeczkę. Tego też wyeliminujemy. Dobra, po kłopocie. Tu jest jakiś ktoś. W ogóle co te psy? Aha, one tak leżały tam, tak? Czyli właśnie zabiłem tego swojego tygryska? On się chyba odnawia właśnie. Demet. Dobra, nieważne, czekajcie, zejdźmy tutaj. Dobra, dobra, on znowu powtarza to samo co zawsze, kurwa. Trochę irytujące. Tam jest ktoś. O, i tutaj jakiś gnojek. Dobra. Dawaj go. No klikam tą eliminację i co, i gówno. Macham mieczykiem tylko, dobra. Tygrysek nam się odnowił. Cały czas słyszę jakieś gnoje, idę stąd, kurwa, bo... Gadają i nic z tego. A, bo gość jest u góry. Fuck. Dobra, ugaś ogień, Jezus Maria, kurwa. Chłopie. Bo nie można, kurwa, wziąć i poeliminować. Nie, tygrys zaraz mi umrze. Ale nie, po co? Eliminuj. No, nareszcie, dobra. No, ale odnośnie T-Volta, to mam dla was dobrą wiadomość. Będzie może za niedługo już coś na kanale razem z T-Voltem. I to rzecz, którą obiecaliśmy. Znaczy, mam nadzieję, bo ogólnie chodzi o to, że przygotowaliśmy się z T-Voltem do tego, żeby to nagrać, więc... siema. Rękę podniósł, siema. Jakie kurwa te, paw. Weźmiemy sobie to. Gdzie dalej, tygrysku? Pojęcia nie mam. Aha, mamy znowu te gesy latające w liście, więc przypuszczam, że na to. No więc mam nadzieję, że już niedługo coś się uda i będziecie, myślę, zadowoleni. Aha, czyli tam na początku były dwie drogi, przypuszczam, że są po prostu dwa miejsca, w które tak trzeba się udać i teraz możemy przejść do tego drugiego. Czyli musimy sobie wybrać. Siema. I dołem. Jebany, nie? Nauczył się latać, kurde.
No i jestem. Montowanie jak Superman, no po prostu. Dobra, tam gdzieś mamy iść, tak? Myślisz, że coś tu jest, Tygrysku? Jakiś zagubiony podróżnik czy coś? Chyba nie. No tu nic nie ma, może gdzieś dalej będzie. To sobie więcej życia uzbieramy. Wiem, jak się spowalnia czas, ale... Okej, młynek widzę. Po cichu. Tam był... A, bo teraz mamy serię odblokowaną w tym. Mamy serię, słuchajcie, odblokowaną w głównej grze i teraz serię też mi się tu pojawiły. Czekaj, czy to jest zbieg okoliczności, czy... Czy tak faktycznie. Dobra, Tygrysku, musisz się jakoś nim zająć, chociaż tu jest pełno innych, ja to wiem. Wiesz co, to może pozajmuj się jakimiś innymi ludźmi. A ja sobie poeliminuję tych gnoi. Dobrze, tam możemy sobie zrobić, tak, możemy sobie zrobić. Kurde, jeszcze nie ogarniam tych serii, bo to tylko trzeba przesunąć gałkę, a nie... O, się, coś tu wybuchło. Dawaj, gnoja. Czy trzymać mam to? Nie wiem w sumie. Ciężko mi stwierdzić. Dobra, Tygrysek widzę tam troszeczkę mu się zdychło, ale spoko. Przynajmniej mamy już dobrą drogę obraną. Dobra. Dawaj, obracaj młynkiem. No i kolejna łapa. I teraz mu tam powietrze pływa, słuchajcie, przepływa. Czy wznosi się. Zobaczymy, bo mi się wydawało, że ten posąg miał trochę więcej rąk niż dwie. Zobaczymy, gdzie się mamy udać. O, shit, strasznie znosi w dół. Hello. Pojęcia nie mam, dokąd lecę, ale... O, właśnie, on ma jeszcze więcej, ma jeszcze dwie rączki. Czekaj, czy to też musi podnieść te dwie rączki, czy już... O Jezu, cycuchy biała! No, niezłe jajka. Nie, dobra, to już tutaj, koniec. Do dzwonu. O, fuck, nie wierzę, wyjebałem w krawędź. Kurwa, tak blisko. Jakim cudem! No i tak zaczęło znosić strasznie, cholera. Ale dobra, jesteśmy na miejscu, nie jest to jakiś problem. Możemy sobie ich tam pośledzić, w sumie tych gnojków. Zobaczyć, gdzie są. Jeszcze nie wiem, czy to jest jakieś tam bardzo nam przydatne. Po prostu mogę go załatwić i tyle. Ale przypuszczam, że no właśnie, że oni za chwilę... Oni już, kurde, idą do ataku. To jest też takie okan dupy rozbić. Chociaż na razie mnie teoretycznie nie widzą. Dobra, idziemy tego gnoja załatwić najpierw. Czy on go zabił sam? Ugaś ogień, bo mnie szlak trafi. Okej, ogólnie strasznie szybko umierają, nie wiem co się dzieje. Ten tygrys kurwa ich zabija, czy co? Ty chuju zbolały. Aha, okej, nieważne. Dobra. Nie zginął, no co za gnojek. Pytanie, czy ktoś tu jeszcze jest, czy walić ich. Oh shit! Ktoś mnie zaskoczył. Widziałem, że mi tak wyjdzie od razu zza pleców. Dobra, jebać. Kurde, szybko tu poszło, to jest fajne. Oh shit.
Dobra, dawaj tego gnoja. O Jezu, zaraz ugryź ogień, no Jesus. Eliminuj gnoja. Leczmy się. I... tutaj coś trzeba było rozwalić to jakoś? O, użyj po prostu, tak, to tu jakimś nożykiem to robię zawsze. Ciekawe, że taki łańcuch to noże można rozwalić, no ale dobra. O, siema, panie ptaku! O, jak jebło mu! Not this time, bird, not this time. Hihi. Dobra, słuchajcie. To będzie tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Wracamy do Kiriatu. Zostały nam dosłownie dwa zadania z Shangri-La. Więc się tym zajmiemy w następnym odcinku. Przy okazji przeczytam sobie może kilka odcinków, może kilka dzienników na odcinku bym przeczytał czy coś. W każdym razie przeczytamy sobie dzienniki Mohana Gale i zobaczymy o co tam chodzi. No i oczywiście się obudziliśmy. Jej, hurra! I teraz mamy... O, ten posąg był, faktycznie. Była taka bogini z czterema albo sześcioma łapkami. Tylko tutaj cysków nie narysowali, tam miała. Okej, okay, no i tak po kolei się mniej więcej zgadza, nie? Co tutaj, że najpierw ten tygrys go poznaliśmy, później się pojawili ci, kurde, co tak palili wszystko. No tutaj ten posąg, dobra. Tyle, trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcineczku. Bye, bye.